7:09. Gość poranka. Gościem poranka 7:09 jest poseł PSL Urszula Pasławska, Trzecia Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i również Pana redaktora. Podczas dożynek w Płocku liderzy Trzeciej Drogi zaprezentowali program, no i mamy m.in. pociąg do każdego powiatu i autobus do każdej gminy. Idea jak najbardziej słuszna, jak najbardziej szlachetna, ale jak Pani poseł chcecie to zrealizować? No przede wszystkim Polska ostatnich lat to Polska, gdzie wyludniała prowincja, a skutkiem tego jest chociażby utrudnienia są komunikacyjne. Nasi samorządowcy Polskiego Stronnictwa Ludowego już dzisiaj uruchamiają programy komunikacyjne, które umożliwiają mieszkańcom dotarcie, szczególnie tym osobom starszym, z małych miejscowości do większych miejscowości. Ale również chciałabym powiedzieć o innych, bo to jest bardzo ważny temat, ale chciałabym również powiedzieć o innych inicjatywach, które również podczas dożynek zostały zaprezentowane, jak pakiet dla polskiego rolnictwa, bo dożynki, o których Pan wspomniał, to przede wszystkim czas nie tylko podziękowań, ale też propozycji wsparcia dla polskiego rolnika i tam zaprezentowaliśmy 3 propozycje. De facto likwidacja niekontrolowanego wpływu żywności z Ukrainy, podniesienie dopłat dla aktywnych rolników. To są takie, że to są wyzwania, które dzisiaj są bardzo potrzebne polskim rolnikom. Dobrze, do rolników jeszcze możemy przejść, chociaż dzisiaj rozmawiałem też z przedstawicielką rolnictwa, rolników, to mówiła, że halo, słyszymy się, tak? Halo. Tak, bo przepraszam, coś, no. Jasne, już tłumię. Rozmawiałem przed chwilą z przedstawicielką polskich rolników, no to, która ma styczność z rolnikami, no to mówi, że rolnicy dzisiaj swoich reprezentantów w polityce nie mają. Nie mają w partii rządzącej, ponieważ proszę zauważyć, że mówiła ogólnie o politykach i o partiach politycznych, nie tylko o partii rządzącą. My mamy program dla polskiego rolnictwa, mamy na naszych listach, będą zaprezentowani również rolnicy, aktywni rolnicy, aktywni producenci żywności. Ostatnio, kiedy jestem na dożynkach, rozmawiam z rolnikami o tym, jak są w trudnej sytuacji. Ale żeby nie strzępić słowa, 130 tysięcy gospodarstw rolnych w ciągu 8 lat zostało zlikwidowanych. 1 200 000 trzody chlewnej tylko w ubiegłym roku ubyło. To znaczy, że ten przysławiowy schabowy dzisiaj na naszych talerzach często nie jest polskim schabowym, tylko duńskim schabowym. No i proszę zauważyć, że legislacja była bardzo niekorzystna w tej kadencji. Zaczęło się chociażby od piątki Kaczyńskiego, piątki dla zwierząt, która de facto zachwiała rynkiem. Żaden kraj w Europie nawet nie próbował wprowadzić embarga na własną produkcję rolną poza Polską i ta inicjatywa cieszyła się poparciem Prawa i Sprawiedliwości, partii Platforma i Lewica. Polskie Stronnictwo Ludowe jako jedyne protestowało i de facto miało ogromny udział w wstrzymaniu tej złej regulacji dla polskich wsi. Wrócę jeszcze o tym pociągu do każdego powiatu, bo tak, z jednej strony mówicie o pociągu do każdego powiatu właśnie, a z drugiej strony jesteście przeciwko CPK, które jest szansą dla wielu miejscowości na połączenie kolejowego. CPK jest inicjatywą, która jest robiona przede wszystkim poza konsultacjami społecznymi. Rolnicy, mieszkańcy terenów, którzy de facto są wywłaszczani ze swoich terenów, nie mają tutaj żadnej adekwatnej rekompensaty, protestują. Ostatnio została zmieniona ustawa, która de facto zlikwidowała konsultacje społeczne, oceny oddziaływania na środowisko nie będą tak szeroko konsultowane w tego typu projektach, ale też proszę zauważyć, że dzisiaj de facto ona kosztuje też, ta inicjatywa kosztuje ogromne pieniądze. Czy ministrowie, politycy PiS-u, nie menadżerowie, politycy PiS-u zarabiają na tej inwestycji ogromne pieniądze, mają ogromne kontrakty, a de facto tak naprawdę
puste pole dzisiaj kosztuje polskiego podatnika tyle, ile można by przeznaczyć na wiele innych inicjatyw, chociażby w ochronie zdrowia, chociażby w rolnictwie, chociażby w infrastrukturze kolejowej. A czy macie właśnie jakąś kontrpropozycję na te CPK, skoro uważacie, że to jest zły pomysł, to jakiś inny swój pomysł na to, żeby te połączenie kolejowe w Polsce się rozwinęło? Przede wszystkim każda inicjatywa musi być zaakceptowana przez społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo nie akceptuje tego sposobu wywłaszczania, tego sposobu, znaczy tego sposobu w ogóle dialogu ze społeczeństwem, to jest to nie jest to do przyjęcia. Politycy PiS również nie powinni tutaj zajmować i zarabiać pieniędzy na tej inwestycji. Oczywiście pieniędzy unijnych, które stawiają, czy ta perspektywa stawia na zielony transport, na ekologiczny transport. Można finansować chociażby zielone autobusy, kolej jak najbardziej wymaga modernizacji, nie tylko dalekobieżne koleje, ale również te koleje regionalne, subregionalne. Trudno jest inwestować systemowo bez środków europejskich. A jak słyszymy od polityków PiS-u, im na chleb starcza, takie słowa padły niedawno z ust pana posła Suskiego i nie mają zamiaru w związku z tym procedować, ani ubiegać się o te środki europejskie, które powinny tak naprawdę zarabiać, bo każde euro, które inwestuje się z pieniędzy unijnych, powinno przynieść, mieć swoją stopę wzrostu. Dzisiaj de facto bierzemy na kredyt i Polacy finansują i kredytują polski rząd i polskie inwestycje zamiast pieniądze unijne, które zostały nam przyznane i co do których premier Morawiecki zobowiązał się spełnić pewne warunki, aby je otrzymać, aby przelać je na konta polskich samorządów, polskich instytucji zarządzających tymi pieniędzmi. Mówi pani o tym głosie mieszkańców i na przykład mieszkańcy takich miejscowości, na przykład w województwie podlaskim, Grajewo czy Łomża, no to mogą być zadowoleni, bo powiedzą to właśnie rząd PiS-u jako jedyny wprowadza do nas kolej, jak w przypadku Łomży, a za 8 lat rządów PO-PSL nie było nic i na przykład Łomża była taką białą plamą na tle tych połączeń kolejowych, na mapie połączeń kolejowych. Jeżeli popatrzymy na inwestycje, ja muszę powiedzieć, że po pierwsze byłam samorządowcem w czasie, kiedy rządził rząd PSL-u i Platformy Obywatelskiej przez większość czasu. I pamiętam, jakie wspólnie z rządem organizowaliśmy, jakie były inwestycje. Orliki de facto w każdej gminie, autostrady, sieci szerokopasmowego internetu. Tych inwestycji w każdym, nie tylko regionie, subregionie i powiecie było bardzo wiele. Ten rząd skoncentrował się przede wszystkim na konsumpcji i na socjalu. De facto te inwestycje, jeżeli byśmy na przykład popatrzyli na konkretne województwa, ja jestem z Warmii i Mazur, to de facto żadnej nie ma skończonej dużej inwestycji, chyba że są to inwestycje samorządowe. Nawet przekop Mierzei Wiślanej został tylko w części zrealizowany, ale z wielką pompą otwarty. W związku z tym uważam, że to inwestycje nie są, inwestycje infrastrukturalne absolutnie nie są mocną stroną tego rządu. Oczywiście w każdym regionie może to wyglądać trochę inaczej. Natomiast de facto w dużej mierze pieniądze, które powinny zostać przeznaczone na inwestycje, na ochronę zdrowia, na edukację, zostały w inny sposób wykorzystane. Ja tylko podam takie dane, które często robią wrażenie, ale też często są pokazywane dane GUS-u. 23% PKB wydajemy na pomoc społeczną i socjal, a tylko 5% wydajemy na zdrowie, czy niecałe 5% wydajemy na edukację. Wydaje się, że te proporcje należałoby w przyszłości zmienić po to, żeby rozwijać nasze społeczeństwo, rozwijać Polskę, bo dobrobyt bierze się przede wszystkim z pracy,
a nie z pomocy społecznej. To powinno być na pewno przemodelowane. Pani poseł, mówi pani o tym, że kiedyś to były wielkie inwestycje, orliki, autostrady, ale jak rozmawiam z samorządowcami, no to mówią, że kiedyś te pieniądze były pompowane właśnie w te największe aglomeracje, duże miasta, a te mniejsze miejscowości były zaniedbane i na przykład mówią dzisiaj wyraźnie, że dzisiaj jak składamy 5 projektów w ramach jakiegoś programu, to 5 projektów otrzymuje pieniądze. Kiedyś to był ledwie jeden. Ale z jakimi samorządowcami pan rozmawia? Z województwa podlaskiego na przykład. Ale z jakimi? Z jakimi gminami? Bo ja panu powiem taką rzecz. Już gmina Łomża na przykład, miasto Łomża, powiat łomżyński, gmina Kolno i mogę jeszcze wymieniać. Powiem tak. Zawsze zasadą przyznawania środków były kryteria obiektywne, były konkursy, były transparentne zasady. Dzisiaj takich zasad nie ma. Kiedy na Komisji Środowiska pytamy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w jaki sposób, czy mają wiedzę, czy inwestycje z planu inwestycji, które są rozdzielane przez rząd, przez KPRM, czy takie projekty są konsultowane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, aby skonsultować, ja tutaj mówię, skonsultować zasadność projektów, czy konkurencyjność tych projektów, czy warunki przyznawania tych pieniędzy, otrzymujemy odpowiedź, że żaden ekspert przy podziale środków na programy inwestycji krajowych, żaden ekspert nie pracuje. One są rozdzielone według, nie chcę powiedzieć po uważaniu, ale kilku polityków Prawa i Sprawiedliwości zajmuje się rozdziałem tych pieniędzy. W związku z tym dzisiaj ten system absolutnie jest nietransparentne. I być może są gminy, które po uważaniu otrzymały środki, a być może złożyły bardzo dobre projekty. Natomiast my jako obywatele, my jako posłowie nie wiemy, jakie kryteria, nie wiemy, jakie zasady. Ja pochodzę z województwa warmińsko-mazurskiego i tutaj Olsztyn został totalnie ograbiony. W każdym konkursie, czy w każdym naborze, bo to są nawet nie są konkursy, w każdym naborze na inwestycje otrzymuje albo równiutkie zero, albo trochę powyżej jakiś bardzo mały grant. De facto te kryteria, ta transparentność finansów publicznych została gdzieś zagubiona w podziale środków krajowych. A przy pieniądzach unijnych i też warto zauważyć, że ich nie ma, bo gdyby były, to tutaj niestety dla PiS-u, na szczęście dla obywateli, funkcjonują zasady transparentnego podziału środków europejskich. Czy uważa pani, że start Michała Kołodziejczaka z Koalicji Obywatelskiej to jest taki pstryczek w waszą stronę? Bo mówiło się, że Michał Kołodziejczak może iść na przykład z trzecią drogą, a tymczasem Donald Tusk takim ruchem pokazuje, że idzie po wieś i chyba chce zabrać głosy właśnie wam. My współpracowaliśmy z Michałem Kołodziejczakiem przy przypomnianej już dzisiaj piątce Kaczyńskiego, piątce przeciwko rolnikom. Michał Kołodziejczak wstąpił do partii liberalnej, którą wielokrotnie krytykował. Natomiast życzymy mu jak najlepiej. My mamy program dla polskiej wsi. Mamy rolników na naszych listach i będziemy odbijać polską wieś, która została wyzyskana przez Prawo i Sprawiedliwość. A odnosi pani takie wrażenie, że jest to właśnie taka próba odebrania głosów właśnie wam, trzeciej drodze, przez Donalda Tuska? Wie pan, to jest polityka i nie odnoszę tu żadnego wrażenia. Nie oglądamy się na innych, po prostu robimy swoje konsekwentnie, tak jak powiedzieliśmy i wielokrotnie państwa redakcja nas o to pytała, czy pójdziemy na jednej liście. Nie, budujemy swoje centrum dzisiaj z równym dystansem wobec PiS-u i Platformy. A propos Michała Kołodziejczaka, to wspomniał on, że podczas rozmów z PSL usłyszał, że będziecie chcieli po wyborach dogadać się z PiS-em i wspólnie rządzić. Czy PSL tak myśli, czy Michał Kołodziejczak kłamie? Nie słyszałam tej wypowiedzi i oczywiście nie polega to na prawdzie.
nie możemy się porozumieć z partią, która łamie konstytucję, która niszczy wartości, które dla Polskiego Stronnictwa Ludowego jako też współtwórcy konstytucji są bardzo ważne. Słyszymy takie słowa z ust Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak na przykład, że trzeba odsunąć szkodników od władzy. Słyszymy też waszego europosła, który mówi, wysyła na terapię odchudzające polityków PiS-u. To jest ten merytoryczny głos w naszych domach, o którym tak mówi Trzecia Droga, że wy nie wchodzicie w tą brutalizację języka politycznego? Proszę nie porównywać lekkich pstryczków czy jakichś słów, które są też pod wpływem emocji z niszczeniami i agresją, która dzisiaj dwa największe plemiona tak naprawdę buduje. Idziemy w bardzo merytorycznym, spokojnym programie po to, żeby nie pokonywać, ale przekonywać ludzi do własnego programu, do własnych propozycji, bo Polsce potrzebne jest również umiarkowanie środka. Nie po to, aby się okładać, tylko po to, aby szukać konstruktywnych rozwiązań dla Polski. Z tego Polskie Stronnictwo Ludowe jest znane. I myślę, że dla czystości sprawy mógłby pan przytoczyć tutaj wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jak są tu posłowie Prawa i Sprawiedliwości, to też pytam o te agresywne słowa. Jest pani z PSL-u, więc pytam o agresywne słowa z waszych ust. Agresywne i niegrzeczne. Nigdy nie wchodzimy w żadne happeningi i w żadne naprawdę kłótnie. No ale mowa, jak się komuś mówi, że ma wielki brzuch i wysyła się go na terapię odchudzającą, to nie jest raczej debata na wysokim poziomie. No wie pan, ale to ja nie znam tej wypowiedzi, natomiast proszę zauważyć, że oczywiście ja również nazywam wielokrotnie ministrów gamoniami, ale ponieważ popełniają błędy, ale to nie jest język nienawiści. To są takie, myślę, że język miłości to też nie jest. No ale nie jest to język nienawiści, jesteśmy przeciwko językowi nienawiści. A ja rozumiem, że błędy rządów wiele osób by nie chciało usłyszeć, kiedy mówimy chociażby o likwidacji polskich gospodarstw, to politycy pytają, dlaczego atakujemy polski rząd. No to są fakty i z faktami się nie dyskutuje. No atakować, nagować można, ale wyzywać od gamonii? Wie pan co... Myślę, że nasi słuchacze potrafią odróżnić i ocenić ten język. Naprawdę język nienawiści, język chamstwa jest poza politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Teraz chciałbym zapytać o Komisję do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów, bo najpierw słyszymy wypowiedź Marka Asta z PiS-u, że nie zostanie ona powołana w tej kadencji Sejmu, a później, że jednak jeszcze w tej kadencji powołana będzie. Jak pani myśli, o co chodzi w tym dwugłosie partii rządzącej? Tutaj nie ma dwugłosu, to jest pewna strategia, podejrzewam, wyborcza, aby zakończyć temat, ale tylko formalnie, ponieważ ta komisja tak hucznie zapowiedziana de facto nie powstała i prawdopodobnie nie powstała. Ruchy, które są wykonywane przez partię dzisiaj rządzącą, są po prostu wykonywane na potrzeby po prostu wewnętrznego PR-u i chodzi o to pewnie, żeby zakończyć formalnie sprawę i móc obiecywać, jak to będą rozliczać polityków. Myślę, że będziemy rozliczać polityków, ale będą to politycy Prawa i Sprawiedliwości. Czyli pani nie wierzy w to, że ta komisja w tej kadencji Sejmu powstanie? PiS wielokrotnie, uważam przede wszystkim, że to byłby zły ruch, to byłby ruch, który skłóca przed wyborami
Polaków. Natomiast dla sama sprawa wpływów rosyjskich, jak najbardziej tę sprawę trzeba wyjaśnić, bo ja przypominam, że w 2021 roku, w listopadzie, kiedy Polska już doskonale wiedziała o tym i polski rząd i polski premier wiedział o tym, że będzie, że szykuje się wojna w Ukrainie, to wówczas politycy Prawa i Sprawiedliwości, czołowi politycy Sprawiedliwości spotykali się z międzynarodówką prorosyjską. Chciałabym, aby ktoś wyjaśnił Polakom, dlaczego polscy politycy rządzący spotykają się z pro-putinowskimi politykami i de facto robią z nimi również interesy, no bo Polska z Węgrami zrobiła ogromny, wyprzedała majątek Lotosu de facto węgierskiej firmie, która współpracuje z Rosją. Chciałabym się dowiedzieć w przyszłości, wierzę, że to jest możliwe, dlaczego do takiej sytuacji doszło, gdzie były służby i dlaczego rząd na to pozwolił, bo wiemy też, że było wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli temu. Poseł Urszula Pasławska, PSL, Trzecia Droga, była moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do widzenia.